potem się zapytam, Angela, o czym ty napisałeś? No, o tej flaszce. I tutaj taka opowieść. My się z Andrzejem Poniewskim już znamy bardzo długo, jeszcze on nie był taki znany i jeszcze nierozpoznawalny był. No i spędzaliśmy w stanie wojennym taki sobie czas, tam gdzieś u mnie w domu imprezka była, jak to i u was. No. W stanie wojennym. No i zabrakło nam pomysłów i trzeba było jechać, ale no nie wolno było wtedy, bo łapali nas, a kupowało się w bramie gdzieś tam. No i pojechaliśmy z narażeniem życia, że nas złapią na Plac Zbawiciela w Warszawie i przywieźliśmy upragnioną myśl. Wchodzimy do domu i pech chciał, słuchajcie. Zbiła się. Tak, Andrzej się potknął i wtedy ona pyk potoczyła się i tak pod lodówkę i pękła potem. Piu, ale wtedy coś nas uratowało. Nie, słuchaj, było linoleum. I ale linoleum. Jakie kafelki? Sama jesteś kafelka, wiesz? Dało się odzyskać. Jesteś... Nie, ale to się z ręcznika się da wyssać też. Nie, żadne ręcznik to nie higieniczne. Myśmy wpadli na lepszy pomysł. Natychmiast po prostu... A, ty jesteś praktyczna dziecię, no, słomka ze słomki. Nie. Moja córeczka jeszcze wtedy była, no malutka, jeszcze sikała. W pieluchę, i te pieluchy były te? Tetrowe. No tetrowe, no. I ja od razu nie patrzyłem, tetra. Że tam zabrak. Tetra! Dawać mi tetrę. Dawać mi tetrę. I żona przyniosła tetry. Trochę tetry. I myśmy tak delikatnie położyli to. I to wszystko tak ładnie wsiąkało, żeśmy ukręcili jeszcze ćwiartkę. Naprawdę. Byliśmy szczęśliwi. O, jakie to ma znaczenie? Pieluchy wtedy się prasowało. Panie doktorze, to było tak, że wtedy się prasowało. One były zawsze sterylne, no, one się prasowały. No. Ale innym razem żeśmy z Andrzejem wymyślili, że można by. No to też ten okres taki był, który mam nadzieję, że nie wróci. Coraz bliżej. Ja tego nie powiedziałem, tu się nagrywa wszystko. Że myśmy wymyśliliśmy odwrotnie, jak można pędzić. Pędzić wiatr. Że zawsze się pędzi tak, że jest ten proces destylacji, panie doktorze, i temperatura powoduje, że to się paruje, unosi, skrapla się i się wyłapuje w rurce i pyk, pyk, pyk i się uskrabi tamtego. A myśmy odwrotnie pomyśleliśmy, że... Ja inżynier, oczywiście cukier trzeba było zrobić, zacier to na kartki. O tak. O, to wiesz, nie? Problemy, ale nie dawało się. Ale to się od sąsiadów wzięło cukier tam. Czemu to tam? Pożyczyło się. Dudni coś tak. No i myśmy postanowili odwrotnie zrobić ten proces, że przecież alkohol nie zamarza. Czyli ten, ten bimber, żeśmy zamrozili. Albo ziemniaka. Co, ziemniaka zamrozić samego? Sam jesteś na... Żeby co, że co? Zrobić ziemniaki. No dobra, ale... Nie. Żeśmy jak to wyszło? No dobrze, my zamrozili. Słuchaj, no to wyszło chyba 4 kartki żeśmy zużyli na ten cukier. Żeby kupić. Śmierdziało w chałupie. No i potem żeśmy to w lodówce trzymali. Ale do takiej temperatury, żeby alkohol nie zamarzł. A przecież alkohol nie zamarza tak szybko, tak? 87 stopni chyba minus. Zagęszczanie przez wymrażanie, to jest proces technologiczny. No i myśmy to zrobili, wiesz? Piło się glicerynę. To się nazywa sycenie miodu. I słuchajcie, potem wszyscy byli chorzy.
Bo to w ogóle nie wyszło. Piliśmy jakiś zajer. No to straszne to było. Za zimne było. Za zimne. To na gardło źle ciało. No nie udało się. No, chcieliśmy zrobić, być prekursorami. Nie przyjęło się. Nie przyjęło się. Do dzisiaj się nawet nie przyjęło. Ale ja tu przyjechałem, żeby zagrać, tak? Czy no, gadać głupoty? No ale to są takie wszystkie opowieści. Życie to jest. W aptece można było bardzo tanio kupić różne intrakta. I z nich dało się łatwo oddestylować już te, o, właśnie, tak, te tak. Najcenniejsze. Ale co, Przemysławkę? Nie. To wiosny. Tak, żeśmy nisko nie zeszli, Przemysławka, nie. Czyli jemiołę, która miała dodatkowy taki posmaczek, a to zdrowe było i jednocześnie rozweselające. No wy, doktorzy, to tam, żeście tam szaleli. No, można było. Tak się... A chłopcy w więzieniu w latach 70 pędzili alkohol. Pasty do zębów i chleba. No podobno można ze wszystkiego pędzić, bo to alkohol się robi ze wszystkiego. Ale żebyśmy zdrowi byli, no to taką piosenkę wymyślimy z Jackiem. Też taki